Okej, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Akademii Outskirts. Lecimy z tematem. It's a bit tiresome to put all your life on hold because of a magical candle stand with a flair for abducting bystanders for adventures. I was in the middle of a daring rescue myself. We seem to be at the outskirts of the Astral Academy. This isn't a good place for an adventure. I've already pinched everything. Okej, okay. Tak to teraz zmieniamy postaci. Właśnie, teraz po raz pierwszy w Trajnie Trójce mamy możliwość zmiany pomiędzy bohaterami. Wreszcie mamy ich wszystkich. I ponownie ten sam stary dobry motyw. Dobra, tutaj no trzeba się złapać raczej Zoją. Tylko teraz jakoś w tą stronę chciałbym przeskoczyć. O, dobra. Czemu ja czuję, że właśnie to się będzie obracać? Co nie jest takie dobre znowu, ale stąd powinien doskoczyć, nie? Tak, na luzie. Tylko jeszcze właśnie tutaj, czy ja mogę złapać się... O, dalej można się łapać tego. Po prostu drewnianych skrzyń, więc spoko. Czy ja to przyciągnę na przykład teraz? Bo kurczę, ta możliwość przyciągania rzeczy za pomocą hooka jest nowa jednak. I zastanawiam się wciąż nad możliwościami, jakie nam daje. To by wypadało rozpierdzielić, więc Pontiusem to zrobimy. Tutaj coś ciekawego, jeszcze jeden trójkącik z tyłu się ukrył. Proszę bardzo, i tam w tle mam rozumieć, jest Akademia Astralna, tak? Czyli tam zapewne musimy się dostać. Wow, dobra, to było dziwne. Nice, ale dobra, nie do końca mi to wyszło, bo chciałem jeszcze tutaj najpierw. Okej. Okay. I teraz dopiero możemy na górę. O, shit! Nie, łap się! O Jezu, dobra. Padłem. A co to, powróciłem do życia? A no tak, bo to jest w sumie checkpoint. Jak fajnie wygląda powrót do życia. A nie, jeszcze nie powróciłem do życia, to jest po prostu na razie nasz jakby... zobaczcie, dobre, możemy drugą postacią przywrócić w ten sposób do życia postać, która umarła. Ale jaja, no tego się nie spodziewałem, naprawdę wygląda to fajnie. Tam pewnie trzeba iść dalej, więc olewamy na razie sprawę. Chyba. Albo tutaj trzeba iść dalej. Pewnie trzeba będzie iść i tu i tu. W każdym razie ja bym sobie Amadeusem wziął tutaj. Nie do końca bym chciał wziąć to. I wsadzimy to sobie tak tu, o. Okej. Okay. Żeby teraz móc się tego łapać Zoją. Nie wiem, czy nam to coś da w tym momencie. Może będziemy mogli się rozbujać w tamtą stronę. O, tak lepiej. Tylko pytanie, czy tam doskoczę. To jest najcięższa kwestia. A, dałem radę, super. Fajnie, fajnie, fajnie. No i elegancko. Teraz tylko jakoś z powrotem, nie umrzeć. Dobra. I wychodzi na to, że musimy teraz tak czy psiak się chyba przejść tam do tyłu. Tylko jeszcze chciałbym spróbować wskoczyć tutaj na górę. Czy dam radę to zrobić? Tak jak to było? A, dodałem radę. Fajnie, czyli pewne mechaniki tak czy psiak zostały nam. To mi się podoba. Okej. A, to było po prostu do zebrania. Czyli tutaj nic nie było szczególnego, tak? Na to wychodzi. Czyli wciąż musimy postarać się jakoś ten most obniżyć. Nie wiem, czy... A, okej. Okay. Dobra, można i tak, nie? O, jak to fajnie wygląda, jak się otwiera, to zobaczcie. Śliczne. Dobra, z przodu nic nie ma, tylko śmierć. I tutaj mamy jakąś... deskę jakiegoś takiego planka, a to zapewne będziemy mogli wyciągać, nie? O właśnie, no właśnie. I wypadałoby, nie wiem, przyczepić może to do tego i to trzyma, tak? No super, trzyma, fajnie. A ciekawe, czy... Nie, raczej nie możemy przyczepiać do Amadeusa skrzyń tych rzeczy, huka naszego. Bardzo wątpię. Ja bym sobie taką skrzynię tutaj stworzył, żeby spróbować jakoś tu wskoczyć na górę, nie?
bo są tutaj punkty, ale cholera, może być ciężko, może z tym być ciężko. A nie wiem, czy w tej grze tak łatwo będzie wykorzystać ten trik, wiecie, który... Nie. Może być ciężko z wykorzystaniem tego triku wskoczenia. W czasie, gdy skrzynia spada. Ale spróbuję, wiecie co, postawić jakoś sprytnie tutaj tą skrzynię. Nie do końca tak. Co ja teraz robię? Ach, fuck. A nie, poczekajcie, możemy... Najpierw zróbmy to w ogóle. Oplączmy może to wokół... Mogę czy nie? To oplątać wokół tego? Ale to i tak nie mam do czego tego przyczepić. Shit! Stąd nie wyskoczę, nie? Nie mam podwójnego skoku. A z tego? Może z tego dam radę w sumie, tylko muszę to... może bardziej przesunąć jeszcze, o! Do końca to jakby... wysunąć. I spróbowałbym chętnie. Kuźwa, no nie idzie. Jakie to mam wejść? A może... O, już nam chcą pomagać, bo nie ogarniam. Ja bym sobie postawił to tutaj. I spróbowałbym Pontiusem przeszybować, wiecie? O właśnie, proszę bardzo, zapominam w ogóle o tej możliwości, totalnie mi wylatuje z głowy, bo no jednak jest to coś nowego, nie? I myślę jednak jeszcze starymi schematami. Okej. No dobra, tylko teraz oczywiście problem z tym będzie. Chyba, że bym dał radę właśnie... Come on, co jest? Czemu to jest takie krótkie tutaj? Dałbym radę przyblokować. To jeszcze do tego przymocować. Okej, teraz mam teoretycznie dwie linie ze sobą, tak jakby, zobaczcie. Trzyma to? Trzyma na tyle, dobra. Ledwo, ale trzyma, ważne, że się udało. Shit. A to co jest za tutaj ten? Ja to chcę zrzucić. Nie wiem, co mi to tutaj to może dać, ale ja bym to wziął chętnie. Sobie zabrał, albo... O właśnie, zrobił tak. A teraz sobie możemy zrzucić tutaj to do wody. Może nam się... Aha, to znika, dobra, nieważne. No cóż. No, ale przydało się w końcu. Okej, tym nurkujemy, tak? Dobrze, niech będzie. Nasze pierwsze pływanie w 3D. Ja bym tam niżej jeszcze popłynął w sumie. Mogę? Nie, niżej się nie da. Ale możemy wypłynąć jeszcze właśnie, bo nie mamy żadnego przedmiotu w ogóle, tak jak to mieliśmy w poprzednich częściach, który pozwalałby nam oddychać pod wodą. Więc szkoda. Okej, kolejny checkpoint, ładnie. Astral Academy go through a lily pond. Landscaping isn't really a part of the curriculum. Okej, co nam tutaj da? Zapewne będziemy mogli położyć na tym skrzynię, nie? Ta, jeszcze tam mogę wpłynąć. Patrzcie, coś się tam skitrało, tak. O, zobaczcie. Jakieś sekretne miejsce, o proszę bardzo. No, tu fajnie to wygląda. Co to wygląda jak Zoja, ta postać tutaj? Ten posąg. Ale nie wiem, czy to jest Zoja. Dobra, super, fajnie. Sekrecik taki mały. Nie wiem, czy tutaj też w tej części są skrzynie, tak jak to mieliśmy wcześniej. Fajnie by było, gdyby było jakieś coś więcej oprócz tych trójkątów, nie? Byłbym zdecydowanie bardziej ukontentowany tym. Fuck, co ja zrobię? Przez przypadek w sumie to rozkminiłem. No tak, bo przecież tu nie mam otwartej bramy.
A ty tu doskoczysz, Zoja? Może być cienko, nie? A, doskoczyłem, okej, ledwo się udało. I jeszcze tam na górze mamy coś. Więc jak to się obniży, to postaramy się tu wskoczyć. Okej, i jak tam wejść? Stwórzmy sobie jeszcze jedną... O, nie, Jezus Maria, co ja robię? A, zobaczcie, czyli ten ciężar wystarcza, żeby to obniżyć jeszcze teraz, tak? No to już chujowo. Kurde, nie wiem, czy tutaj coś znajdę, co mi pomoże? Nie. Dobra, skrzynia, spierdalaj. A to jestem... Jak sam jestem w ogóle na to za ciężki, tak? Nie, no nie wydaje mi się. A jednak jestem, patrzcie. Shit! Czy ja mogę przefloatować? Nie mogę. No to by trzeba jakąś skrzynię położyć drewnianą u góry, żeby tam się rozbujać za pomocą Zoi. Ale cholera wie, skąd ją wziąć. Może przejdziemy kawałeczek dalej. O, fuck. No tu jest skrzynia, jakby, nie? Może byśmy ją zabrali sobie tam. O, dobra. Dużo od nas wymagają teraz, kurczę, żebyśmy przenosić skrzynię musieli jeszcze, no. Masakra. Wbiłem to, czy nie? Chyba tak. Tylko teraz czy nie spadnie nam to? No dobra, nie wiem, czy to tak może się udać w ten sposób. Bo troszkę chujowo to zrobiłem w sumie. Ale może jakbyśmy wskoczyli jakimś cudem na skrzynię. Najpierw tak wychyloną lekko. To mogłoby się to udać, nie? Czemu nie mogę wyskoczyć? Come on. Ała, fuck, dobra chwila. Pokombinujemy inaczej. Bardziej damy to tak... Końcówką nabijemy to, nie? O, trzyma się, więc fajnie. To może mieć większy sens już. Nie tą skrzynię. Nie tą skrzynię, łap kurwa. Zostaw tą skrzynię Amadeusa. Ja pierdolę, jeszcze teraz stąd spadłem, nie? O, chuj. Jeb. No nie, teraz tutaj nie wskoczę, nie? Okej, fajnie mi poszło. Po prostu perfekcyjnie. Teraz muszę to sobie przepchnąć. Jeszcze w tą stronę. Puść to. I od początku trzeba to robić. No, nie da się tego dalej popchnąć? Cały czas chcę zmieniać tym innym przyciskiem postać. To jest straszne. I przez to tworzę kolejną skrzynię. A chwila, ja stąd może doskoczę, nie? Do tego. O właśnie. Nie, come on, kurwa, skocz. Dobra, Jezu, to było wymagające. Naprawdę? Nie wiem, co mi da to. Że dwa na raz zapaliłem, ale okej. A, no i teraz z powrotem ta skrzynia by się tu przydała, nie? A ja jej oczywiście nie mam. I teraz tutaj umrę po prostu. No, super. Bo nie mogłem się wydostać. Czemu ta postać jest tam? To mnie odnowi teraz Amadeusa? What the fuck? To muszę tu wskoczyć po niego przecież. O. Teraz go potrzebuję, żeby... wykorzystać tą skrzynię. Mam nadzieję, że się nie rozwali. Kurwa, rozwaliła się. Czyli co, muszę z powrotem lecieć po tamtą skrzynię? A tam w tle, zobaczcie, w tle jest ktoś, ten potwór tam napierdziela. Tą akademię atakuje. No dobra, te skrzynie definitywnie się niszczą. Czyli musimy jednak z powrotem sobie, kurwa, jak nie umrę. Przefloatować tą skrzynię.
Aj, karamba, karamba, chodź tu skrzynię do mnie, bo już mnie męczysz bardzo. Okej. No i zobaczmy, raz jeszcze. Co my tu możemy zrobić? Nie! Kurczę, to jest słabe, słabe jest to sterowanie, nie podoba mi się na razie. Dobra, i czym to mogę zostawić? Tym. Bardzo takie nieintuicyjne to jest wszystko. Fuck. Ale okej, dobra. Jakby nie było, udało nam się. Tylko nie wiem, czy tutaj na górze czy coś by nie było, wiecie? Takie mam dzikie wrażenie. Nie, ale mogliby to coś dać. Mogliby to coś dać. Ja bym to coś dał. No dobra, szybciutko. Ciach, ciach, ciach. Jesteśmy. Okej. Teraz muszę wejść wyżej, czy co? Pewnie muszę się jakoś po tej ścianie wspinać, nie? Albo nie? Gdzie mam, kurwa, iść? No to jest dziwne, to jest dziwne. Bo po prostu kamera nigdzie mi już... Jak to wyskoczy, to pewnie umrę, nie? No właśnie. Czemu jestem tutaj? Come on. O, jeszcze tu jest, słuchajcie. To było do otwarcia tego. Dobra. Tego nie zauważyłem. Po to musieliśmy te dwa rogi obniżyć. Dobrze, że teraz to zrobiłem. Czyli w sumie ta śmierć Pontiusa wyszła na dobre. Chociaż w przypadku trójni nie wiem, czy możemy mówić w ogóle o czymś takim jak śmierć. Dobra. Jebut. I spróbuję stąd doskoczyć do tego. Nie, ona się tego nie łapie, po prostu nie da się tego złapać. To nie to, nie to mamy zrobić zapewne. Nie no, tutaj zaskoczymy, to też umrzemy na pewno. Shit, gdzie mam iść? Ale lipa, ja pierdzielę. Tutaj też, nie? Ej, masakra. Totalnie nie mam bladego pojęcia, gdzie mam iść, nie? Do przodu tutaj. Tu jest jeszcze w ogóle ukryty ten. To może jakoś w tą stronę, nie? A, okej, okay, trzeba było to rozwalić. Jej, jak to jest słabo widoczne tutaj niektóre rzeczy, naprawdę. Ta perspektywa tyle zmienia, że to jest szok. Dobra, to sobie zrobimy na spokojnie, na powoli. Żeby tutaj nie stracić życia. Okej. No dobra, zobaczmy tutaj kolegę. Tu już widzę jakiś czerwony punkt na jego nodze. Czy ja w niego mogę wycelować jakoś? Come on. Już bliżej nie podejdę, o właśnie. A i teraz w rękę, tak? Nie, jeszcze raz. Tylko no nie wyceluję tego tak łatwo. Chyba żebym tam wskoczył Pontiusem, wiecie? Okej, rękę mu ujebaliśmy. Teraz twarz muszę nawalać. Wow, jak kopnął. Jakie on ma małe nóżki w ogóle. Wow! Tak kamorem we mnie, no serio? Czym się tutaj celowało, kurwa, w tej grze? Ała! Dobra. Twarz uwalona i co, będziesz dalej żył? Shit! Chyba będzie dalej żył. Nie wiem, gdzie teraz mam punkt... jego słaby, w środku, tak? Ja bym skoczył, kurde, może do środka nawet, nie? Pontiusem. Ała. Okej, okay, nice. Udało się, chyba udało się. Creepy.
How's this for an idea? If we all give Trine back its powers, we could go back to living our lives as free and normal people. Freedom. It does sound tempting. The heroes had gained their strange powers in the first place by touching the artifact. And so they reached out to it again. I don't think it's working. Imagine giving away your powers. How about I imagine sticking an arrow through this busy... No! This turned out worse than I could have imagined. It's headed for the academy. All right, that makes it a little worse. And I guess that means... We're going to follow it! Co tu się kurde stało? Czy mi się wydaje, czy trójnia została właśnie zniszczona? I dalej rzekomo mamy moce. Ale... To źle wróży, jeżeli trójnia, artefakt... Taki, o takiej mocy został zniszczony. Magic. It's taking possession of the roots. Let's see if they fall as easily as the big one. No, przybywa ich, przybywa. Czyli pierwsi nasi oponenci, tacy prawdziwi. Oczywiście za wyjątkiem tych goblinów w misji z Pontiusem. Coś powiedzieli, że tamten brzydal wielki był zrobiony ze śmieci. I ci też wyglądają na podobnej budowy, czyli... no trudno mi z tego wyciągnąć wnioski na razie, ale to nie wróży dobrze na pewno. Znaczy, że jakiś totalnie nowy rodzaj przeciwnika tutaj na nas czeka. Jak tam mam wejść? Może bym sobie stworzył, kurczę, skrzynię. Położyłbym tutaj. I na to jeszcze kamor. Mogę tak? No nie, było blisko, fuck. To się może udać. Dobra, nice. Teraz sobie przejdziemy jeszcze po tej kładce tutaj, po... Pozostałe trójkąciki. Nie wiem, czy tam jeszcze coś zostawiłem, wątpię, ale już to olewam w tym momencie. Czyli lecimy do akademii. Haha. I made no such sound. Well, if neither of you screamed, who was it? O, czyżby Pontius? Kurwa, po co mi to? W sumie to przyda się. Jeżeli nie spadnie, to się przyda. O! Dobra, było blisko, ale jest okej. Spoko, czy ja tego nie mogę rozwalić, tej ściany tutaj? Tak wygląda na kruchą. Okej. I mam rozumieć, że to mi... by się podniosło, gdybym nie postawił skrzyni. Okej. Rozwalam wszystkie te beczki, bo w nich jest szansa, że będą te trójkąty, nie? Tak przynajmniej było w tej Pontiusowej misji. I... A no tak, możemy się odbijać od ścian. Zapomniałem, że jest taka super moc, umiejętność. Super. Dobra, to wszystko tutaj, z tego co widzę. A to się może... A, w sumie nie przyda się. Mamy te kładeczki takie. Ale tam by było fajnie się dostać, nie? Tam pewnie idziemy dalej, więc spróbujemy się wspiąć tutaj i zobaczymy,
co my tutaj mamy? Tu mogę wyciągnąć ścianę? O, mogę. Ale jaja. I mogę to oplątać wokół tego, czy nie? Nie wiem, czy coś mi da takie oplątanie, ale... O, patrzcie, o dziwo trzyma. Zajebiście. To też tak intuicyjnie nad tym pomyślałem, ale... Ale o dziwo trzyma. Pewnie zaraz puści. Także trzeba będzie się pospieszyć z tym. O, i kolejny fajny całkiem widok. Podoba mi się te wyjścia czasami tak do przodu z jaskini, żeby zobaczyć tylko widok, nie? Fajny, bo to jest naprawdę przyjemne. O! O, siema! Dobra. No i fajnie. Okej, okay, kolejny checkpointcik. Wyczuwam przeciwników zaraz znowu. Wow! O nie! Nie wiem, co to jest za stworzenie, ale nie idzie mu łowienie ryb, więc może byśmy pomogli w sumie. Nas nie przepuści na razie. No dobra, czyli musimy mu pomóc. Jakbyśmy wzięli ten jego... ten... spławik. Ze sobą w dół mogę, tak? Nie, można im powiesić. Co najwyżej. Tylko no, nie dziwię się, że nie idzie mu wędkowanie, skoro jakby no nie zanurzył jeszcze tego, nie? Oj, czy ja mu teraz urwałem linkę w ogóle? Oh, fuck. Nie jestem pewien, czy mu pomogłem w ten sposób. Ale złapałem na to rybę teraz. W sumie. Jest ryba, złapała się ryba. Jakbyśmy teraz to z powrotem wyciągnęli. Co? Trzymaj. No i super, co? Udało ci się? Teraz zmywasz się stąd? To jest jakiś taki żółwik śmieszny. Na miniaturce go mam. To jest jego domek? I idzie sobie fajnie. Super, nie przeszkadzajmy mu. A tu są co? Jakieś kozy? Nie, to są kozy? Nie wiem, czy to są kozy. Chyba kozy. No i właśnie, kolejni przeciwnicy. Okej. Okay. Jeszcze jacyś? Chyba nie. To jest jedna z dłuższych misji właśnie z tego co widzę. Pierwsza taka dłuższa rzeczywiście misja. No ale co zrobić, no. Tak to niestety czasami w trainie wygląda. Rozpędzimy to trochę. No bujaj się. Okej. Okay. Spoko. Udało się. Nie wiem, czy ten wiatrak też mogę przewrócić. Wątpię, bo to tam raczej nie ma drogi do przodu. Więc olewamy to. I nie wiem, czy tutaj... To wygląda jak do rozwalenia tak trochę. Ale jednak nie. To nie wiem, walić to. Jezus, Jezus, gdzie ja jestem? Okej, udało się. Teraz tutaj jakoś, kolejny ten. Dobra, o dziwo mi to wyszło, ale nie wiem jak. Teraz tylko jakoś w tą stronę. Spoko i jesteśmy, tak? Udało się. Fajnie, fajnie. Tutaj ciężko jest się poruszać w tym, w tych miejscach teraz. Takie mało przystępne są te miejsca dla graczy. Bo dużo miejsc, gdzie możemy spaść jest po prostu, nie?
To jeszcze się tam wybije na tyle? Wątpię, nie? No właśnie, nie ma szans. Jezu, co ty robisz, Zoja? Boże, Jezu, no i kurwa, jestem w ogóle teraz już cofnięty w rozwoju totalnie, nie? Dobra, niech zginie. Może nas kawałek dalej pojawi tutaj, nie? No właśnie. Ale to i takiej potrzebujemy. Shit. Chyba, że nie, doszybuję tam. Teraz, jako że Pontius ma swoją tarczę, to nie jest wyzwaniem takie coś. Fuck. Ja tam potrzebowałem się dostać, nie? Ale dobra, takimi podskokami daliśmy radę. Dobra, wszystko jest. Już tutaj nic na pomarańczowo nie świeci, więc to dobrze wróży. No i kolejni oponenci, cholera jasna. Ja wam zaraz dam. Okej. No i do przodu, znowu większy teren. W to mogę sobie strzelić. A teraz widzę, że tak się fajnie. I've been starting to think Trine is a little unfair when it comes to prioritizing our adventures between the socio-economic classes. Huh? What? We're always rescuing kings and princesses. What about the sheep? O, Pontius był poruszony. O, fuck, zginąłem. Pontius się poruszył bardziej, tu widzę, faktem takiej niefajnej drabiny feudalnej trójni. Że o owcy to już nikt nie pomyślał, nie? Dobra, jakby tutaj rozwiązać to, kuźwa. Przeflotowałbym to najchętniej. No tak też można. Teraz co? Na górę. A, o to zjeżdża tutaj do mnie, tak? Ja bym chciał, żebyś ty tam został. Kurwa mać, co jest z tobą, Zoja, dzisiaj? Co jest z tobą, naprawdę? Wracaj tam. Ale nie jest to proste, szczerze, bo teraz trzeba przy tym bujaniu pamiętać nie tylko o bujaniu się, wiecie, prawo-lewo, ale też właśnie, żeby zapanować nad tym bujaniem do przodu. Come on, dobra. Fajnie. To jest co? Nie wiem, co z tym mogę zrobić na razie. O, to mi poszło po prostu brawurowo, świetna sprawa. Przecież gdzieś tutaj czy wyżej? Tutaj, dobrze. To jeszcze coś z ciebie będzie, Zoja. Ożywimy cię, super. A, ja to muszę rozbujać, no to wygląda, nie? O, coś się zaczyna dziać. To chyba nie w ten sposób powinienem to bujać, nie? Ale o dziwo działa. Powinno być tak, o. I teraz tutaj powinienem biec. A to działa odwrotnie, lol. Patrzcie, działa odwrotnie. Zaczyna się bujać tak porządnie, kiedy... Dziwne, to jest dziwne. Come on, doskocz tam, kurwa. Dobra. Tak lepiej.
Nie mogę tej beczki rozwalić? Mogę, dobra. A, to już wszystko tutaj tak naprawdę. Shit! Ja to muszę tak konkretnie może rozbujać, nie? O! Na przykład tak. Za pomocą lekkiej szarży Pontiusa. No i ciach, elegancko jesteśmy. Tu jeszcze jakieś trójkąciki. I teraz wchodzimy jakby pewnie, nie wiem, do jakiejś kaplicy, która może nas doprowadzi już do akademii, nie? Wow! Tu jeszcze mamy to coś, co w nas strzela. Co? Ale w poprzednich częściach, podczas uderzeń Pontiusa, był przyjemniejszy dźwięk, wręcz takie mlaskanie było po prostu, że czuło się, że naprawdę ich się tnie fajnie. Ale może to zależy teraz też od tego, że my mamy... słabo jeszcze rozwinięte postacie, nie? Nie wiem w ogóle, czy tutaj są umiejętności jeszcze w tej grze, lub coś w tym stylu. Albo jakiś ekwipunek właśnie, no ale na to nie wygląda. I to jest słabe trochę. Ale może jakoś się obejdziemy bez tego, nie? Tylko czy tam wskoczyć teraz Zoja? No może być ciężko. A, dała radę. Super. I co my tu mamy dalej? Jakiś śmieszny mechanizm kolejny. Ja mogę to przesuwać gdzie chcę, czy to będzie wracać? To będzie wracać. To ja bym to oplątał może wokół tego. Dobra, no trzyma na razie. I teraz to. Może też by jakoś oplątać, nie? Chociaż nie, bo to ma trzymać. To musimy jakoś wytimingować fajnie. To puścimy tutaj. No i nie dało rady. Shit! Spróbuję też to na razie tutaj zaplątać. Póki co. Też trzyma, dobrze. Potem to spróbuję jakoś szybko odciąć, ale na razie chciałem się dostać do tego pomarańczowego trójkącika tej góry. Więc trzeba by się jakoś tak wspiąć sprawnie. Niekoniecznie w ten sposób. Okej. Ciach, super. No i teraz jakoś to kuźwa trzeba załatwić szybko. I nie mam na to koncepcji szczerze na razie. Dobra, no co mi da, że to ja sobie odetnę. A to też się teraz odcięło i trzyma się tutaj, zobaczcie. No dobra, dziwne. A co z tobą? Ja tym poruszyć nie mogę w ten sposób. A jakbym zrobił to po prostu tak, że to sobie przyjedzie tutaj. Ale ja tu sobie stworzę skrzynię jeszcze na to. Nie uda mi się to? W ten sposób? Że sobie lekko tutaj tak wskoczę z boku. Dobra. I teraz jakoś tak? Fuck, chyba nie. Ale możemy sobie przyciągnąć teoretycznie to jeszcze do siebie tutaj po tej stronie, nie? I to oplączemy, zobaczcie. Tyle wystarczy? Nie, puściło całe, dobra. Trzeba bardziej oplątać. Na dwa razy trzeba.
Nie no, puszcza to. Czemu to potem się z tym nie trzymało? Tutaj nam puszcza. Ta nasza plątanka. I tak jest, już trzymało. Okej, okay, trzyma, dobra. Spoko, teraz tylko pozbyć się tej skrzyni i zrobić to w ten sposób właśnie, o. Come on. Może zaraz sobie lepiej poradzi. Dobra. Uff, nareszcie, kurczę, to jest długa misja, naprawdę długa misja. Te skrzynie... Po co? Nie wiem po co, ale dobra, niech będą. A my tymczasem co tutaj? It looks like this tiny shard of Trine gives us some of our old power. Keep it safe, Amadeus. I have a hunch we're going to need it when we track down that dark cloud. Onwards. No właśnie. Czyli coś tam jeszcze pozostało z mocy Trine. No i okej, słuchajcie, chapter 4 bodajże ukończony i teraz pytanie, gdzie będziemy mieli piąty, czy to jest, nie jestem pewien, czy to jest, tak, to jest chapter 5, także w następnym odcinku robimy Akademię Astralną. Gone horribly wrong. Instead of getting rid of their extraordinary powers, they had managed to destroy the artifact of soul. Our three heroes set off to repair what damage they had caused, or the damage that might yet be done. Okej, spoko. Także powracamy koniec końców do Akademii Astralnej. Byliśmy tam już kilka razy. No i taki powrót do korzeni nas czeka, także dzięki za oglądanie i następnego odcinka. Na razie.